Ja ostatnio skończyłem. Chyba pod jedynką. Tak jest. Mam już dość tej uważać na to, co jak wygląda. Punktów nie mam. Prawie 40 tysięcy. To nie mój problem. Szmalu, ile mam? Możemy iść pokuć trochę i sprzedać. To się chyba nie. Kowala pójdę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Tam. Dlaczego ja mam schowany miecz i kuszę? Coś się wydarzyło? Ciekawe, czy coś tu w wodzie jest? Winno być coś w wodzie. Jakieś prezenty. Dobra. Cześć, Heniu. Nie masz nic, żeby można było ci sprzedać? Dobra, my sobie będziemy heblować. Piękni punkciki idą. Wow, ile punktów. Nie mam szmalu, dobra. Tom nabił trochę punktów. Teraz chcę zobaczyć.
5 trola. Kurde, wcześniej był taki błąd. No już wszystkie ostrza. Pięćdziesiąt. Tu, 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 tu. Tyle kamieni już mamy jeszcze. Nie mogę się w magię pobawić. Nawykuję coś? Heniu. O tym no już! Dobra, spadaj. Więc muszę coś wykombinować, gdzieś iść, porozwalać coś. Ciekawe, ile jeszcze poziom muszę zdobyć, żeby mnie przyjęli do tego nowego obozu. Ty wiesz, miał coś do powiedzenia? Witaj. Co skrety nadal pracują. Uważaj! Jakieś zadanka. No to zrobiłem już. Dobra, a te z dołu? Tych jeszcze chyba nie wyeliminuję, chociaż mógłbym je sprawdzić. Pójdziemy zobaczyć, czym wpierdolę. To nie było. Niektórzy nigdy się nie. Miecz już mam dobry. Salto. Czterdzieści dni już w Górniczej Dolinie. O kurde, przecież się przyciął. Nie ma tu żadnych stworów do pozabijania. I zobaczymy, czy tam wpierniczę im już. Gdzieś można pójść? Myślę. No nie, to jest tam na górze. Bo tutaj byłem. Dobra, tu nic nie ma. Nie pamiętam, czy temu złoiłem już skórę, co tam stoi. Już go nawet nie ma tu. Dobra, poszedł obrażony. Dostał po ryju.
Zapiszę sobie, żeby potem nie wracać taki kawał w sumie z tym. I nie dam rady, to trudno. Tu tego gościa nie ma. No dobra. Na dwójeczkę. Kule ognia. Teraz mu przy fanzole. O kurde, tamten też przyszedł. Topi się? Dostał po ryju. O kurde, ja się utopię. Chodź, wyjdź tutaj. Jeszcze pożałujesz. Spokojnie, bez nerwów! Wygrałeś! Kurde, nie wiem, czy źle nie zrobiłem. Zaraz zapiszę tu. O, kuszę sobie wezmę. Spokojnie! Czekaj, ciebie też obrabuję. Co my tu mamy? Miecz śmierci. I strachu. Dobra. Tak. To mi tylko wysłało. Jeszcze pożałujesz. Później pogadamy, dobra? Tylko to miałem. Szukasz kło... Uważaj na... Bo co? Suchniesz na... Nic nie widziałem. Słowo honoru. Nic nie widziałem, słowo honoru. Jaki gość. Dobra, wstawaj, łamago. Jeszcze pożałujesz. Szukasz... Chyba nie masz przy... Nie no, to znowu ty? Tym razem załatwię to... Nic nie widziałem. Słowo honoru. Mam ich zabić, czy co? Kurde. O, to dobra. Zobaczę, co masz do powiedzenia, jak nie tego zabiję. Trudno. Wstawaj. Ty coś masz do powiedzenia? Jeszcze pożałujesz. Tak? Odgrażasz się jeszcze? O ty! Trudno, giń. Zabiłem. Tak was nikt nie będzie szukał tutaj. No dobra. Kto to taki był? Muzyk. No to mi się przetransportujemy, nie? Da radę? Za mało many. Dobra. Nie chcę snu.
Będziemy, zobaczymy co dostanie, a ten klucz powinniśmy dostać. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ale nie z tej strony się wchodzi przecież. Lepiej się do tego nie... To się chyba nigdy... Od razu wiedziałem, że będą... Kiedyś takie sprawy... Panie muzyk, tu dziewczyna tańczy jakaś, muzyk jest. Strażnicy z placu wymian nie żyją. Mam nadzieję, że umierali długo i boleśnie. Tak. Bez dwóch zdań. Świetna robota. Wiedziałem, że ci się uda. I już napisałem balladę o twoim heroicznym wyczynie. Jak chcesz, to mogę zaśpiewać. Dziękuję, ale nie. Mam już dosyć na dzisiaj szczęku żelastwa. Nie chcesz? To nie. Ale wiedz, że wkrótce blada rozejdzie się po całej kolonii. Super. A potem usłyszy o niej cały świat. Tak, tak. Dawaj klucz i przestań pieprzyć głupoty. Oto klucz. Dzięki za pomoc. Może... Nie mam tam, gdzie chcesz przyjechać. Nie to, kurde. Nie te. Zejdź mi z drogi. Nie te. No, pijany jesteś, wierzba? A ty co masz do powiedzenia? Możesz... Oczywiście. Jeśli... Nie, dobra. Ty nie. Jak nie najlepiej, ale piwa jest pod dostatku. Dobra, to już się skończyły nasze rozmowy. Helena. I teraz. Jak wymiata tyłkiem. Helenka. Coś jeszcze będzie się mieć do powiedzenia? Nie. Carlos na pewno nie ma nic do powiedzenia, a jak? Dobra, idziemy zobaczyć, co ten klucz potrafi zdziałać do tej wieży. Myślę. Jak z punktami? O jest. Jeśli myślisz. Kupę. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Niektórzy... Siema. Sorry. Od co? Kiedyś tak. Pędźmy. Komar. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak. Nie kłamie pierwszy raz. Po co bym miał pisać, że pierwszy raz gram? Jakbym nie grał. I zajebista gierka, muszę przyznać. W żadną część nie grałem, nigdy w życiu. Ale tutaj jest petarda, nie? Jestem ciekawy, co w innych częściach będzie. Czy tam mniej więcej, czy czasami tam jakieś filmiki widziałem na YouTubie, nie? Tam oglądałem, no to nie będę tam kłamał, nie? Ale że grać to pierwszy raz gram. W ogóle jest inaczej grać, a oglądać. Znaczy się, wiesz, ja tam na fora, na Facebooku, znaczy na grupy, fora, nie wiem, jak to tam, na grupy to są. Bo wchodziłem od tego, no, do Gotika i tam ludzie różne rzeczy pisali, a chciałem sobie od razu wziąć ten, modyfikację. Wrzucić, żeby od razu jak więcej było tych zadań, bo... Ja... O, dźwięk. Obserwację dostałem? Jeżeli tak, to dziękuję, bo mi z opóźnieniem. A, jo, dziękuję. Ja nie wiem, czy jestem takim zapaleńcem do gier, żeby wracać po 30 razy od razu i ogrywać. Więc od razu sobie wgrałem i zobaczę. Jak walić, to od razu z grubej rury. Fakt faktem, to jest łatwy poziom, bo ze Steama mam modyfikacje powgrywane. Kurde, nie mogę się skupić na graniu i gadaniu teraz. I łatwy poziom wybrałem, więc nie będę świrował, bo tam czytałem, że średni i... O, strzała. Średni poziom i ten ostry też w ogóle już hardkorowy. Ale tu fajnie się gra, kurde. Jak będę w dwójkę grał, to też będę chciał sobie dać jakieś modyfikacje. Tam czytałem dużo o returningu, bo jest bardzo rozbudowany. I zastanawiam się od returningu do dwójki, jak potem będę grał, żeby od razu wgrać. Tam dużo możliwości jest tak dosyć... I zadań, i w ogóle rozbudowany bardzo jest. Tylko słyszałem, że jest niestabilny. Tylko nie wiem, czy na Steamie chyba returninga nie ma. A nie wiem, będę musiał zobaczyć, jak do Steama dograć modyfikację. Tu mam klucz, nie? Nie, nie mam. No do wieży miałem mieć klucz.
A, wiem, do której wieży, kurde. Ja tam przez ten... Przez błąd w grze wskoczyłem, ale nie mogłem wyjść z niej. Tam jest pełno skrzyni różnych. Tutaj. Tutaj chyba, tutaj. Także gra petarda jest. A najbardziej mi się podoba... Znaczy najbardziej, no dużo rzeczy mi się podoba. Głos tego, naszego bohatera. Zajebisty jest. Grałem w Alexa 1, ale na playce, 4. To tak średnio ten głównego bohatera głos jest. Nie jest zły, ale no w porównaniu do tego, no to jest niebo a ziemia. Kurde, gdzie tu się wchodziło do tej wieży, nie pamiętam. Tu? A, tutaj, to jest to. Tak, to będzie to? Jest, to jest tutaj. Znaczy, powiem ci, no ja na łatwym poziomie gram, to... No nie będę tu świrował. Nie jest nic aż takiego trudnego. Ale no, mówię, jak tam czytałem na forach, ludzie się wypowiadali, no to średni to już jest naprawdę hardcore, nie? Ale nie grałem oczywiście, nie? Dlatego tutaj... Tu lajcik idzie, nie? Dobra. Ja muszę pootwierać teraz te skrzynie, to wiem, że dużo skarbów będzie. Ja już przygotuję sobie kartkę, bo od razu zapisuję. Prawo. Prawo, lewo. To będzie monotonne, ale... Dwa razy w lewo. Dobra, czyli prawo. Kurde, złamałem. Mądrze, że co, że kartka, czy że łatwy poziom? Kurde. Pamiętam, te skrzynki, one dużo mają chyba kombinacji. A nie, jednak nie, dobra. O, ale panie, tutaj jest... Dobrze pamiętałem. Ja tu w ogóle wcześniej wszedłem, znaczy wcześniej, kiedyś wszedłem, bo przy tych drzwiach przez przypadek stanęłem, podskoczyłem i on między tą... Gdzie ten napis wskoczył, ale potem już stąd nie mogłem wyjść. Dobra, druga skrzynka. A, ja nie mam takiej pamięci, do tych krótkich jeszcze zapamiętam, ale tu już były takie skrzynki, niektóre po tam 10 tych kombinacji, ja już się gubię. Dobra. Lewo, lewo, prawo. Dobra, czyli ma być tak. No właśnie, zawsze dużo czytałem, widziałem jak ludzie grają na YouTubie w tą grę i się wypowiadali, że jest fantastyczna gra i tak dalej. Ogólnie widziałem, że jest fajna. Mi się podobają takie klimaty starych gier w ogóle, bo one mają mroczniejszy taki, niecukierkową grafikę i tak dalej. Mroczniejsze są, ja lubię takie coś. Coś w tych starych grach jest. Oczywiście nie wszystkich, nie? Ale na przykład Wiedźminka, jak grałem na playce z dodatkami wszystkimi, no też. Znaczy ja wszystkie w sumie Wiedźminy ograłem. Ale jednak... Powiem tak, jedynka, dwójka Wiedźmina jest gorsza od na pewno Gotika. Trójka, no to już jest chyba ten sam poziom. Czy każda jest, z jednej strony jest inna gra, nie? Dobra, lecę dalej. Na pewno będę chciał jeszcze ograć, bo kiedyś już grałem w Skyrima, ale nigdy całego nie przeszedłem. Prawo, prawo, lewo, lewo. Kurde, jeden błąd zrobił. Patrz, 4 razy w lewo będzie. Nie, ja w Skyrima jedynego jako grałem. No Skyrim to się w sumie nazywa, nie? Jo, bo to jest wtedy Elder Scroll. Jedynie w Skyrima grałem, bo tych starych gier nie grałem. Nawet nie widziałem nigdy. Morrowind albo Oblivion. Nie pamiętam, któryś tam kiedyś obejrzałem kawałek z tego. Jeszcze chwila. Kurde, prawo jest jeszcze. Ja pierdzielę, ta skrzynka jakaś jest chyba ten. Więcej ma.
Dobra, nie tyle samo jednak. A Morrowind czy Oblivion jest starszą grą? Oczywiście, jakbym grał, to też z dodatkami różnymi chcę, żeby jak najbardziej rozbudować się. Lubię, jak jest dużo możliwości wyborów, dużo zadań, nawet jak są podobne do siebie, ale ja lubię. Bo ja lubię po świecie biegać takich, nie tam, że przetransportowujesz się z automatu. Znaczy, czasami korzystam, oczywiście, bo grałem w tego w Skyrimie, tak robiłem nieraz, ale też lubię biegać po takim świecie, bo dużo do zaoferowania ma. Dobra, lewo, lewo, prawo. A, już się rypnąłem. Kurde, prawo jest potem. W ogóle fajnie tu się skrzynki otwiera. Fajnie pomyślane to jest. Kurde, lewo znowu? Ja nie wiem, ile ja mam tych w ogóle. Ha, kurde, prawo. Aha, czyli starszy jest Morrowind. Ty, a w ogóle w tej grze jest tak, że skrzynki za każdym razem tak samo się otwierają? Czyli przykładowo, jakbym zagrał drugi raz tą grę, to ta skrzynka będzie miała tą samą tą kombinację, czy gra zmienia? Dobra, to jest tak, prawo, lewo, lewo. W ogóle, kurde, próbuję zostać, bo też czytałem, chciałem magiem zostać, ale postanowiłem wody, bo tam niektórzy ludzie uważali, że fajniejszy jest mag wody. Ogólnie to zamrażanie jest fajne. Na przeciwnika, że go zamrozić ten i go tam skuć potem mieczem. Ale no, nie mogę za cholerę na razie magiem. Tam czytałem, że to w ogóle w późniejszym tym etapie, no muszę przystąpić do tych, jak oni się tam nazywają, tego nowego obozu, ale ja mam 61 umiejętności do tego dużego miecza, znaczy dwuręcznego, a jeszcze nie mogę. Ile trzeba mieć procent tego mniej więcej tych umiejętności? Kurde, zarypałem się, że ja już byłem w trakcie otwierania. Ale mi gra w konia robi. Dobra, jest. O, tu tak skórki. O, skórki sprzedać będzie można. Znaczy, ja już jestem na tym etapie, to jest trzeci rozdział. Ja jestem na już takim etapie, że muszę mieć umiejętność z tego, co rozumiem, jak gościu gada. Lee? Teraz nie pamiętam, jest Lee i ten drugi, chyba Lee to jest. Że muszę mieć ten poziom, co jest broń dwuręczna, większy, ale nie wiem do którego. A teraz, kurde, dopiero zauważyłem, żeby 5 punktów tego poziomu, to już trzeba mieć 10 punktów umiejętności. A ja czytałem, że w czwartym podobno. To kicha trochę, że pod koniec gry ja zostanę magiem. To takie kijowe trochę. Czy ja nie wiem, jak długo się gra w sumie na każdym rozdziale, ale z drugiego na trzeci dosyć szybko przeskoczyłem. O, prawo, 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 lewo, lewo. O, ale to mi się swarciło. Prawo, lewo. Patrz, za pierwszym razem, kurde. Wow! Kurde, już tych... A, to pierścienie są, mi się popieprzyło z kręgami. Znaczy, ja czytałem na... Ale to już nie na forum, tylko sobie wchodziłem na jakieś te wiki, gotik, coś w ten deset. To tam gdzieś opisane, bo chciałem zobaczyć, ile ja muszę się pomęczyć, żeby magiem zostać. I tam chyba było, że w czwartym rozdziale, jeśli nie mylę. Ale mogę się mylić. Ale ja nie jestem w starym, ja mam tylko strój w starym obozie.
Ja gdzieś ten strój znalazłem, albo od kogoś dostałem, bo ogólnie ja już się bawię pod nowy obóz. Ja nie byłem przyjęty do starego. Ja chciałem zobaczyć, co to za pierścienie są. O, gówno, gówno, gówno. Gówniane, mam lepsze. A do czego są monety w ogóle w tej grze? To jest tylko po to, żeby je wymienić na bryłki? Tego kruszywa niebieskiego, jak to się nazywa? Kurde, się zapomniałem. Jak? A, bryłki rudy, no. Pucharki. A, i mam w tej grze te mroczne tajemnice. Taki gadżet znalazłem. To. I nie wiem, co to jest. Tam jest, że jakiś przycisk jest. Jak to wezmę, otworzę, to się nic nie dzieje. I na razie to postanowiłem zostawić jednak. Jakąś fajkę mam? Kurde, ile tu mam tych sprzętów. Gdzie on to niesie? Chyba w kieszeni wszystko. Smocze jajo mam, nie wiem do czego. Można je otworzyć, ale jego nie mogę otworzyć. Nie wiem, nie kumam. Trójkę? A. Nie wiem, co pod trójką jest. Ty, a co ja mam magię za pod trójką? Nie mam nic przypisane. Trójka. Dlaczego nie mam opisanego tego, jak trójkę odpalam? Ciekawe. A, to też nie grałeś. No widzisz, no to razem. A, tej skrzynki jeszcze nie otwierałem, nie? Bo ja tam otwierałem te dwie. Tak, otwierałem tam te dwie? Nie pamiętam już. No tak to jest właśnie ze mną, że jak ja zagadam się, to ja nie pamiętam, co ja robiłem. Dobra, tu nie otwierałem. Przed szkołą? Jak przed szkołą? Nie rozumiem. Dobra, udało się. O, ale tu będę miał szmalu za te wszystkie rzeczy. W ogóle ten, jak grałem troszeczkę wcześniej, przy wcześniejszych zapisach, wstawałem o trzeci. No to jego starzy nie mieli nic przeciwko, że o tej porze do niego na chatę wbijałeś? Zajebiście. Facet ma na siódmą do roboty, ktoś dzwonić. No, przy w Gotika pograć do pana syna. Aha, tylko zapomniałem za prawo. Prawo. Prawo, prawo. Lewo. Lewo. Teraz mi się wytrychy pewnie skończą. Trzy razy w lewo, proszę bardzo. Cztery razy w lewo. Oj, kurde, guzik pomyliłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawo, lewo. Dobra. Jaki tu skarbiec jest w tej wieży. To otwierałem? W sumie mógłbym zapisać, sprawdzić i potem odczytywać, żeby nie tracić tych. Ile? Zobaczę jeszcze, ile mam tych wytrychów w ogóle. Kurde, tu jest tak nasrane, że ja nie widzę, gdzie... A, 23. To ja mogę trochę zbastować w sumie. No tu jeszcze chyba no, jedno piętro jest. No, to ile ty masz lat? Trzy razy w lewo. Potem prawo. Aj. 27. To ty młodszy jesteś ode mnie. Znaczy, no tam kilka lat tylko. Dobra, mamy to. Jezu, ile monet. Tylko do czego to? Do czego są te monety, bo nie pisałeś mi? To jest tylko na sprzedaż na wymiankę? Bo za to nic nie można kupować, nie?
cholera wie. A, czyli na wymiankę, dobra. Dobra, na tym poziomie wszystkie są. Kiebeczki. A ten. Bo ja tak za bardzo nie pytam. Dwójka bardziej jest rozbudowana, jeżeli chodzi o... a, tu już koniec jest. O grywalność, nie? Niż jedynka. O ile dobrze pamiętam, wszyscy mówią, że dwójka jest lepsza od jedynki. Znaczy wszyscy, no to nie wszyscy, tylko tak większość. Bo tutaj widziałem, że nie ma alchemii chyba, nie? Znaczy no nie, no nie, no w sumie jest alchemia, bo wywary robię. Tylko nie ma tu do nauki, że trzeba się nauczyć alchemię. Gdzie to jest? No, w tych, jak jest magia. A ten, a zaklinanie to kiedy się nauczę? To magiem trzeba być? Czy to mnie kowal nauczy? Bo tam z jednym kowalem gadałem, to muszę mu przynieść czarną rudę chyba? Żeby mi właśnie czegoś nauczyć. A, jo, może to kowal będzie. Ładnie, wszystkie skrzynki opędzlowałem. A w Returninga grałeś, czy nie? Do dwójki. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o dwójkę, no to tam wiem, że wyszła ten taki osobny, to nie dodatek, tylko osobna gra. Kroniki Myrtany chyba, nie? To na pewno też będę chciał grać. Aha. Wiem tylko też na pewno, że... A tu... O, tu jeszcze do otwarcia coś. Kurde, dwa razy ten sam błąd popełniłem. Ja muszę zapisać. Bo za lewo, 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 prawo, lewo, lewo. Dobra, to jest tak, lewo, lewo. Prawo, prawo było. Chwila, ja tylko się skup... Kurde, jak tu jest? Dobra. O, jakiś wisiorek. Przed bronią pociski. To jest słabe, ja mam lepsze. Jakiego masz kota? Ja koty akceptuję o kogoś, ale sam w domu nie chciałbym mieć. Witam serdecznie państwa. O, gdzie jest król? O, tu jest jakaś ladacznica. Nie można z nim pogadać. Niby można, nie można. Jakie łóżko tu jest? Mogę się przespać? Nie mogę. To są skrzynki. Yeah. Brytol to co to jest? To jest ten niebieski? Fu, ja kiedyś zostawiłem plecak, jak mieszkałem na wsi, jak byłem mały. Zostawiłem kiedyś plecak, bo zawsze miałem taki zwyczaj, że pod drzwiami zostawałem, bo zostawiałem plecak i tam kurtkę, zależy, jak było ciepło i tak dalej. I szedłem się tam bawić, czy tam w piłę grać i tak dalej. Kiedyś mi kot obszczał, to kurde, tego nie można było doprać, to mi rodzice nowy plecak kupili. Oj, tu trzeba klucz mieć. No, do tych dwóch skrzyneczek. Ja ogólnie koty, to w ogóle zwierzęta są spoko, ale nie wiem, ja jakoś nie jestem przekonany, żeby się w domu trzymać kota. Wolę psa, zresztą mam psa. Do zobaczenia! Tu co za ziomek? Stone. Skowal? Z handlem broni. Masz może coś ciekawego? Tylko pan... Dobra, spadaj. A gdzie jest ten drugi gość? No dobra, to miałem zrobione. A, no to niebieski, o, to one są ładne. Podobają mi się. Mi się perskie koty nie podobają, nie wiem, jakoś takie. No i te bez sierści są straszne. Sfinksy, czy jak to tam się nazywa? Mój kuzyn ma chyba, znaczy tego z niebieskiego kota, nie wiem, chyba 4000 za niego dał.
Chyba, że to jakiś inny jest, ale o ile dobrze pamiętam, taki srebrzysty, niebieski. Taki niebieski. No nie, no niebieski, no. Pewnie to samo jest. A nie, on ma krótko włosego? Tylko żona mówię niebieskawy. One ładne, śliczne są. W sumie nie wiem, gdzie idę teraz. Zastanawiam się, czy pójść... Mi by się zbroja przydała lepsza. Dobra, Hugon, idę na cmentarzysko tego. Punkty. 80 zawsze do przodu. No tak. W grzebaniu w dupie. Nie? Nie wiem, mi się może mam uraz do perskich kotów, to, że mój kumpel miał, znaczy rodzice mojego kumpla na wsi mieli perskiego, był bardzo zaniedbany i tak okrutnie wyglądał, jakoś mi obrzydzał ten kot. Strasznie zaniedbany był. O, komar. Albo ważka. No. Kurde, stój w miejscu. Przepij co. Dobra, tutaj idziemy. O, jeszcze wilk jest tutaj. Pięknie. Kurde, dziabnął mi jeszcze. Gdzie tu jest jakiś dobry handlarz, co ma dużo bryłek, żebym mógł opędzlować ten dużo rzeczy? Bo ja bym sobie punktów ponabijał na tym, na ostrzeniu. Tam byłem, tam już nic nie ma. O, krwawie. Wąż na dnie starej kopalni, co? A, dobra, ja się pytałem, o co chodzi, kurde. To jest ten, co kuje? Znaczy, Boże, nie kuje, tylko kopie? Kilofem tam? To mało jest to, co to jest 750? Znaczy no, lepsze to niż nic. Mi się wydaje, że to był jakiś typ, co miał 2000 bryłek. Tylko nie wiem, który, bo ja tak też muszę te porozwalać. Tylko nie pamiętam, który, bo ja mam słabą pamięć do zapamiętywania takich rzeczy. Aha, więc nic nie ma. Dobra. Jasen. Kule ognia. Ole, ładnie mu przyfanzoliłem. Dobra. Spierdzielamy. Patrz, przycięły się. Abrakadabra. Trafię go? Czy... Dostał. Oj, ten jest... Zapomniałem, że on jest silny. Tylko żeby on nie spadł, bo mi szkoda punktów. Ja chcę od nich punkty. A ten? To jest też rozpruwacz, kurde. Ale pojedynczego rozpruwacza ja dam radę. Kuszę. Spadł, gnój. O, kurde! Spieprzam. Tego mieczem rozwalę. Pięknie. Szkoda, że tamten wpadł, on chyba 250 punktów daje, nie? Odpłynął w cholerę. Dobra, zrobię tak. Ostatnio czytałem, że warto zapisywać w różnych, na różnych save'ach. Fakt faktem miałem, ale przeważnie na ten sam zapisy. Kurde! Spieprzamy stąd! Spieprzaj! Kurde! Szybciej! Mnie gnój zaskoczył.
A, ja pod innym tym zapisałem przecież. Tutaj. No nie, dobra, no. Nie po to sobie magię trochę wyszkoliłem. Oj, 50 służyłem. A gdzie oni są? Jasen, kula ognia. Dawaj ich. Wrócił pewnie na miejsce. Chodź tu. Trochę wolno ładuję tą kulę, ale... Dobra, uciekamy. Ogólnie fajnie, że znalazłem ten pierścień, co mi szybkie bieganie na stałe dał. Takie... To on nie dostał żadnej kuli, albo któryś inny na klatę przyjął. Kurde, ta kuna mnie zaraz złapie. O, szyb. Raz biega szybko z tym mieczem, raz nie. Patrz, ten gnój. Akurat musiał wskoczyć na te liny. Dobra, z szabelką go. Oj. Oj, dobra, po mnie. Kurde, przydałaby mi się już ta lepsza zbroja, no ale... Niestety. Dobra, spieprzaj. Jaki uparty w ogóle... O, dobra. Odechciało mu się, ja się podleczę. Dobra, stówką będzie szybciej. W ogóle w tej grze pozdobywałem jakieś miecze, które w ogóle statystyk nie mają. O, 400 aż doświadczenia mam, czy 400 punktów zgubiłem, jak ten spadł do wody. Szkoda. O, już tylko jeden duży został. Szóstka. Kula ognia. Dostał w cyce. Pewnie biegną za mną, nie? Patrz, nie biegną. Dobra. O, jak ładnie malutki się tu został. Chodź tu. Kurde, jeszcze nie... Aj. Dobra, uciekaj już. Trzy strzałki dostał, ładnie. Pięknie ze strzałek dostał. Dwa zostały. Albo nie. Pierw ja się napoję. Jeszcze jedna 70 wejdzie? Tak jest. Dobra, i co? Skuszy go. Tego małego gnoja. O, on już pójdzie. Kurde! Nie zginął. Dobra, i teraz tego. O, ale pięknie mi się udało. Dobry jestem w tą grę. A co to jest? A, ork. Dobra, bo tu... A ja, cmentarzysko orków w końcu. Dobra, małymi się napoimy. No, te mi niepotrzebne, jak mam pierścienie, tak naprawdę. Ile mam w ogóle punktów życia? 380 już.
spodnie. Ork myśliwy, on jest słaby akurat. Kurde! Dobra, jeszcze jeden myśliwy. Chodź tu, Gnojku. Oje, na dwa strzały ten jest. Super. Szkoda, że orków... A nie, niektórzy mają coś. Dobra. Coś będzie ciekawego? Jakieś roślinki? O fuck, co to jest? To te ze zbrojami. Szkoda, że nie mogę się tak jakoś szybko za siebie przy ten obejrzeć. Biegną dwóch, kurde. Gnojków. Nie pamiętam, czy oni silni są, czy nie. Już chyba nie będą biegli za mną, nie? Patrz! A, zatrzymał się. Zobaczymy, jak ze strzałek. O, słabiutki jest. I 300 punktów za takiego? Obuza? Super, a miecz ma. A to on miał gniewną stal. Jakieś rzeczy. Gdzie ten jeszcze jeden miecz ma? Gdzie ty masz, gościu, miecz? Nie ma. Gdzieś się w teksturę pewnie wbił. Miałem nie w ten sam safe robić, ale dobra. Fajnie, jak można zabijać więcej, większe już stwory, silniejsze. Fabuła do przodu idzie. A jeszcze jeden. Chodź tu, ty na miecz to pewnie... O! Kurde! Bo jakiś topór tu magiczny jest. No, magiczny, ale może... Jak dziwnie wygląda. Kostur pożogi. O, runa jeszcze. Właśnie. O, tu coś jeszcze jest. Smocza krew? Do czego to? A do czegoś była smocza krew potrzebna. Teraz przypominam sobie. Ktoś chyba ją chciał? Zobaczymy ten wspaniały artefakt, co zdobyłem. Gdzie to jest? Gniewna stal, to nie? A co to jest ta premia do walki? Nie rozumiem. A, czyżby to było na zasadzie, że mi punkty ten wzrasta? Nie, gówno, prawda. Wzrastają czy nie? Nie. No miałem 61, czyli to nie tak działa. 80... Nie, ten. Gdzie jest ten mój? To jesteś ty? Tak. A ty, on... Wściekła stal, 115. On jest lepszy, tylko mi brakuje punktów. I żeby go potem naostrzyć w razie co? A ten? Ostrze bohatera. Nie, tata. Mam lepsze już. A, miałem zobaczyć ten jeszcze jeden coś tutaj. Pierścień to był? Super lodu, to już coś takiego miałem chyba. Ile tu już czasu lecimy z zabawą? A jeszcze godzinki nie ma nawet. Dobrze. Dobra. Następny, ale ja się odsunę i co zapiszę najpierw. Wujeczka, mieczyk i heja. Fajnie, fajnie. Tu nic nie ma? Nie. To kusza. Tego ubijemy z kuszy. Raz, dwa, trzy, cztery. Aj, kurde. O, jakaś jaskinia, ale fajna czacha. Zajebiste. Jest klimacik. Dobra, tam jest do otwierania, już widzę. Nie ma tu żadnych rzeczy fajnych, niefajnych. Najpierw to ja może coś bym zeżarł se. Sera. Chlebek. O, szyneczkę mam.
No i super. Dobra, otwieraj. Kurde, myślałem, że tu jest ślepy zaułek, to na dół tam prowadzi. Super, grę mi wywaliło. Zajebiście, hura. Ty nic nie mogę zrobić, co najgorsze. O, mogę. Dobrze zapisałem. Dobra, jeszcze raz. O, muszę tak odpalić aż. Od samego początku, ale mnie wywaliło. Mam nadzieję, że będę mógł grać dalej. Strasznie dużo razy błędy wyskakują. Pewnie to te modyfikacje. Ale... Oby gra do przodu szła. Tu zapisałem. A, przecież czasowo mogę zobaczyć. 18:31. Kurde, który jest szybciej? Ten chyba, nie? Jo. A, już otwarty jest. Dobra, bo nie zauważyłem na zdjęciu. Proszę, niech tylko błąd żaden nie wyskakuje. Ja chcę tu przygodę. O kurde, przenosi mnie do innego tego. Fajnie. Ona się wyłączy, może coś do zebrania będzie. Look, uwielbiam takie jaskinie. O kurde, jest jakiś ork. Szmiciarki przychodzą. Kurde, jak to na słuchawkach słychać te echo. To jest jakieś więzienie? O. Jakieś kraty? Co to jest? To są trupy? Są co to jest, kurde, ptak jakiś? Jaki kaszub? Że ja kaszub? W życiu. Ja z żuław pochodzę. A mumia, faktycznie. Kaszub. Zresztą nie mam nic do kaszubów. Zawsze mnie bawiło, jak ktoś mówił, że ten kaszub ma czarne podniebienie i się zastanawiam dlaczego. Czemu się tak mówi? A orkowe mumie. Jakieś prezenty? A grzyby na nich już rosną. O kurde, jakiś gość tu jest. Czy ork pewnie, nie? Co, on zwłoki sprawdza? A nie, to trupa jakiegoś. O, ale... Aha, to jest... Co to jest? Zupa korzenna. Bonus punktów życia. A to? Gówno takie. Ork nic nie będzie miał. Tam jest następny. O, tu mogę wejść. Co on robi? Co to za dźwięki? Jo? A gdzie to są? W ścianie gdzieś poukrywane? O, tu są rzeczy. Oj, grzyby tu chyba są, nie? A nie. Wejdę tu do góry? Ja se zapiszę, bo ja się boję, że mi zaraz gry wywali albo coś. O, mogę wejść tu. A, beka. Fajnie, mumie przeszukuję i są eliksirki. Wszystkie można tak? Ten nic nie ma. Kurde, tam ktoś seks za ścianą chyba uprawia. W celach na ścianach? Aha. No kurde, wejdź tu jeszcze raz. Co on robi? Nie mogę wejść tam. Dobra. Tu gdzieś będzie na ścianie? A jest, a jak ja mam to otworzyć niby? A jest. Ja nie mogę sięgnąć. To muszę w tych pootwieranych pewnie wcisnąć, nie? Tak, bym w ogóle tego nie zauważył, co najlepsze jest, nie? Dziękuję. Ja przyszedłem stąd na pewno. Jakie pajęczyny.
tutaj wejdziemy. A ciemno jak? Co masz, kolego, dla mnie? Przyda się. Wszystko się przyda. Że ja bym pochodnie odpalił, co? W ogóle z pochodni nie korzystam w tym, w tej grze. To będzie w tą pochodnie. Podejrzany belt? Belt. Ja zawsze belt. Zamiast belt to belt. Pochodnia. Dobra. W ogóle ładną ten. Ładnie graficznie wygląda pochodnia. O, grzybki. O, jest guzik. Faktycznie, dobra. Git. Ej! Ja mu dałem przez przypadek ten. Zamiast zabrać, to mu dołożyłem pochodnie. Jemu się już nie przyda. Dobra. Oj, fajnie, miksturki, elegancko. Już by się przydał jakiś materac, żebym mógł się przespać i zregenerować. To by było dobre. Tu też jakiś ten... To później sobie zobaczę, co to jest. No. Ty jesteś biedny, to ty mi jesteś niepotrzebny, ale guziczek wciśniemy. Ciu. Dobra, otworzyłem jakiś pierwszy. Tu otworzyłem. Kurde, myślę, że ten się rusza, to pochodnia taki efekt dała. Ten po lewej taki... Że mu głowa chodzi. O, jakiś miecz, no to muszę zobaczyć, co jest, za szybko wcisnąłem. To ile prezentów oni mają? Dawaj go. Co mi to ma? A, to pewnie to było. Słabe. Słabe. Ognisty pocisk. O, ognista burza. Tego już nie korzystałem. To co jest? Uzdrowienie. To uzdrowienie 15 punktów życia tylko uzdrawia? Amulet mocy. Bonus do siły. Tak mi niepotrzebny. Ja mam lepszy chyba amulet, nie? No, to ja wolę taki. Co tam jeszcze było? Jakaś zupka korzenna. Wypijemy. Rosołek. Jakieś monety. Dalej. Guzik jest gdzieś tu? Tutaj nie ma guziczka. Tutaj jeszcze raz wejdę. O nie, tu chyba nie byłem, nie? A może byłem, nie wiem. Nie mogę wskoczyć. Super. O, mogę jednak, dobra. Nie wiem, czy tu byłem, czy nie. Trudno, muszę jeszcze raz to przejrzeć. A, no to fajnie. No to faktycznie. A jest jakieś lepsze uzdrawianie niż te, że tylko 15? Na przykład, że tam, nie wiem, 50 albo coś gdzieś daje? Na przykład za... A, kurde, tu nie byłem, bo tu są rzeczy. Tu nie ma przycisku żadnego. Nie. O, jest przycisk tu był. Dobra. A nie, to nie przycisk, tylko mumie chyba wyświetlały. Jak tu się człowiek obłowi? Mi się w tym, w ogóle wracając do tej modyfikacji, trochę mi się dubbing nie podoba. Taki irytujący trochę jest. Niektóre dialogi są moim zdaniem niepotrzebnie tak przedłużone bezsensownie. Ale zajebiście, że coś takiego zrobili oczywiście, nie? No ale też oni słychać, że są szumy podczas nagrywania, więc pewnie jeszcze wtedy sobie jakości mikrofony mieli, nie? No i nie podoba mi się ten. Na pewno nie pasuje mi dubbing w ogóle do tego. Co tu jest? Strażnik, dobra. Głos podłożony do naszego bohatera. Nie pasuje w ogóle. Nie mów, że ktoś tu do mnie będzie szedł. A, no, no, wszystko jasne, dlatego. No tak myślałem, że to nie jest tam świeże, ten, obstawiałem, że dużo ma latek. Ale nie, no super, że takie rzeczy ludzie robią, zajebiście, że można sobie, wiesz, rozwinięte. Kto chce, bierze, kto nie, to nie.
A ja tak bym dał 10 na 10. Czy w sumie to jest pierwsza modyfikacja, jaką gram? Więc ciężko porównać, ale no super. Jest kilka rzeczy pododawanych. Kurde, nie ma przycisków tu nigdzie, żeby już otworzyć. To już byłem tutaj, nie? Tak. Przepraszam. Teraz to w ogóle zajebisty dubbing można zrobić, bo teraz komputerowo można wziąć głos głównego bohatera i on, że ten czyta, no nie? Że jak na TikToki nieraz oglądam, że są podłożone głosy postaci normalnie. Prawdziwych. Teraz jest bajka. Tylko ciekawe, czy prawa autorskie by nie były złamane wtedy. Chyba jak się na tym nie zarabia, to wtedy można, nie? Ciekawe. Jakby ktoś zrobił modyfikację i podłożył już przez te komputerowe. Tego głównego bohatera. Na zewnątrz celi? No musi być gdzieś jakiś, żeby otworzyć. Aha, bo nie musi być przy celi, tylko gdzieś tu, jo? O, jeszcze jakaś roślinka. Ale to kurde, gdybym do niego podszedł, to on powinien się podświetlić, nie? Ale mi plecy bolą. Stamtąd przyszedłem, tak. No tu był ten jeden. Nie wiem. Tu mok trochę ze mnie. Aha. Mam cyberpunka. Ogólnie z bratankiem dzielę, znaczy nie dzielę, on mi udostępnił swoją bibliotekę. Kurde, pograłem trochę. Gra jest spoko, ale brakuje czegoś, żebym chciał w nią grać. Nie wiem, jakoś... Może kiedyś wrócę do niej, na razie jest tyle gier, że takich jak Gothic czy coś, żebym se pograł. I mnie bardziej wciągają. O kurde. Jest poziom. A nie, to nie poziom, tylko... W zabijaniu orków. A to coś daje? To, co mi teraz wskoczyło? Że jakoś szybciej ich zabijam, czy coś w ten deseń? O, miecz jakiś? Nawet nie spojrzałem jaki, tylko od razu przyłapałem wszystko. To nawet jakby lekka różnica, bo trochę większa była, to nie ten, ale no w gościu ma zajebisty głos ten aktor. Ja kojarzę go z wyglądu, jak on ten, z jakichś tam filmów. On ta już taki starszy chłopiec, jakąś siwą brodę ma. Gdzie jest ten przycisk? Panie kolego, pomóż pan. Bo ja nie lubię zostawiać coś, co już wiem, że można otworzyć. Ale patrz, jest! A tutaj był na dole, ja patrzę na górę. Gdzie to się otworzyło? Tam się otwiera. Sam to znalazłem. O, tu właśnie. No tak myślałem, że będziesz wiedział i mi powiesz, nie? No, tak czytam w myślach. Dobra, które... Tu się następne otwiera, super. Właśnie tu. Gościu. Safe. A, ja mówię, czemu tu są ten... same zmumifikowane orki. Przecież to jest cmentarzysko orków. O, pierścień jakiś, zobaczę co to jest. Może jakiś fajny. O, ile pierścieni mam. Pierścień życia. Gówno. To gówno. Gówno. Bonus do siły. A ja mam jakie pierścienie? Mam pierścień. Ten musi zostać, bo to szybkie bieganie. Siły zna, mam zajebiste pierścienie. To, tamte są gówniane. Gdzie to się otwiera? Tutaj. Obok, nie? Tak, ten się otworzył? Tak. O, to co jest? Many. Dobra, teoretycznie bym mógł.
przed ogniem, magią. W ogóle tutaj te, moim zdaniem, nie wiem, może później będzie, ale te amulety przed magią to chyba takie niepotrzebne są, bo tu prawie nikt magii nie używa. Nie walczę z magami, to tylko tam czasami się trafi ten mag orków, czy jakąś tam nazywa. A tak to nie ma nic. Znaczy to mi się wydaje, że to są więzienia po prostu i oni zdechły. Może to coś w ten deseń. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nic nie ma, nie? Co tam się dzieje? Zaraz. O. Tam się bije ktoś. Bo mi punkty uciekną, dawaj. Dzięki za pomoc. Ej, ten gość żyje, on gada ze mną. Ostatniej chwili. Dobra, później. Korkalon, czy... Kork Alone. Dobra, zajebiście. Wszystkie punkty ja chyba zgarnąłem, nie? Kurde, ile tu prezentów w tej jaskini. Uwielbiam takie jaskini, bo zawsze coś dużego można znaleźć. Tylko niestety chyba nic na razie nie znalazłem takiego, co by mnie zainteresowało, bo lepsze, co już mam. Dobra. Co? Na manę tylko bym zostawił jeden amulet. Ja na razie tego nie sprzedaję, bo ja mam w cholerę tych złomu na sprzedaż, że ja pieniędzy to ja w cholerę mam. Z samych mieczy za ile ja mam. Tu za wszystko 50. To jest szmalu. A jeszcze śmieci ile ja mam. A czemu mi śmieci? A no. Zobacz, te monety ja miałem ile? Przecież zgarnąłem z tych, gdzie te monety są. Gdzie są monety? O tu. Jak to będę zamieniał nawet na 1 na 1, to już mam 11 tysięcy. Myślałem, że mi się zacięło, kurde. Dobra, pogadamy. A tu są trupy strażników świątynnych. A ja mówię, kto tam jęczy za ścianą, to nie. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? No to po co one by były? Pewnie są. Mi się wydaje, że jeden za jeden. Już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomne. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię. Tak słabo, żebym zabił strażników świątynnych. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? No pomogę, ale chcę... Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Zajebiście. No, tylko ja wiesz, ja tak pierwszy raz to gram i ja się boję nieraz niektórych atakować, czy mnie inni nie zaatakują, czy jakieś misji potem nie dostanę albo coś. A tak wiesz, czuję podstęp w każdym. To wspaniale. W każdym rzeczy, którą zrobię. Wychodzą trzy gory. Konsekwencje bardziej, o. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Dobra. Prowadź. O, będzie ze mną szedł. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Musimy przeszukać wszystko. Nic tu nie ma. Jeszcze nie weszliśmy nigdzie. Nic tu nie ma. A, fajnie. Każdy jest inaczej oznaczony, że się nie pogubił w razie w... Tak? A nie, te są podobne głosami. Dobra, idziemy po kolei. A niby jak to zrobić? O, tu coś jest, czy mi się wydawało w środku? A nie, to jest taki ten tylko. O, dobra. Napierdalamy, za przeproszeniem.
kurde, ich jest dużo tu. No ten się bije, żyje, a tu mam tylko czyścić cwaniak. Kurde, za szybko wcisnąłem guziki. Aha. No a wy, wyjadaczek, już po kilka razy gracie w tą grę, to macie już takie triki w to. A co jest lepsze, mieć dwuręczny czy jednoręczny? Czy to bez znaczenia, tylko to jest po prostu to, jak woli grać? Stówkę? Dobra, starczy jeden. Znowu się rypnąłem za szybko, ten zestresowałem się troszkę. To tu było? Tu, nie? Tak, tu. Pięknie, 350. Kurde! Dziadek, walcz! Ale teraz farta miałem. Jeden fałszywy ruch i po mnie było. Dobra, napoje. W Skyrim mi się podobała taka magia, co leczyło później zdrowie i manę jednocześnie. O, dziadek coś do mnie chce odpowiedzieć. Kurde, tam idzie ork. To miejsce... Nie potrafię tego wyjaśnić. Nieważne. Dobra. Bo tu gdzieś orka słyszę. A jak? Dobrze mnie zaatakował. Oj, nie tego. Sorry. Przepraszam. Nic. Musimy przeszukać. Dobra, myślałem, że coś powiesz ciekawego. Tego? Nie. Kurde, są znowu jakieś więcej tuneli. Tak? To jest tunel, czy to jest jakiś... A, zawalony jest. Grzybki tylko. Ale jeden minus w tej grze jest dla mnie, że jak masz mal, to mało rzeczy do sprzedania mają handlarze. To powinno być, znaczy powinno być, ja wiem, to jest stara gra, ale tak jak już tam bardziej by jakby było to rozbudowane, by było petarda, nie wiem, tam pokupowanie jakichś składników, że można było sobie zupę jakąś lepszą ugotować, kupić jakieś zbroje, bo tutaj zauważyłem, że nie można kupić zbroi, tylko zbroje kupić w zależności do jakiego obozu, a nie ma nic poza tym, znaczy była jedna taka skórkowa, ile się nie mylę, nie? Tam wejdę? Do góry? Chyba można, nie? No i o, tutaj wejdę. Ciekawe, czy ten dziadek pójdzie za mną. O, o, o. Chodzi? O, dziadek, poczekasz na mnie, dobra. Dziękuję pięknie, zapraszam. Super, ja lubię tak grać i gadać. Miłego dnia ci życzę, hej. Dziękuję. Ja ze świątyni będę zwiedzał. Jest tu jakiś przycisk może? Kurde, fajnie, mi się podoba. Tak brzydko graficznie, to jest taki klimatyczny. Czy w sumie w tej grze nie ma brzydkiej grafiki? No ma swój urok. O, tu coś jest. Pochodnia. Dawaj, w końcu wykorzystamy pochodnię. A chciałbym zobaczyć, o, zwój sobie użyję światła, jeszcze nie używałem. Jak to będzie działać? Gdzie to jest? Przemiana w chrząszcza, tak, przemienię się w chrząszcza. Mam tu gdzieś? Powinien mieć. Strach, nie? Światło. Jak działa światło? A, nie użyję, bo nie mam, nie mam many. Dobra. Jakie dźwięki, O, jak fajnie. Coś podobnego jak w tym. W Skyrimie też tak było.
wyłącz. Dziwne pomieszczenie, że tu nic nie ma. A coś gdzieś musi być. A nie mogę wchodzić nigdzie, co tu się stało? Zaczynam się? A, nie ten guzik. Down ze mnie. Tu nic nie ma. A po co tu zrobili taką półkę? A może gdzieś coś... Czuję, że zaraz gdzieś się zatnę. Po coś tu jest zrobione to, nie? No dobra, tu byłem. Tu też nie ma. Nie wiem, nie rozumiem tego. Tam mnie korci, żeby jakoś wejść. A on tu wejdzie? Wejdzie. Dobra. Teraz tu. Tu czyż... chyba nie wejdzie tu. A wejdzie. Chyba tu już nic nie ma. Nie ma tu nic. No bo jestem ślepy. Trudno. Dobra, Kork Kalon, czy jak tam się nazywasz? Alon. Idziemy dalej. Ciekawe, ile osób na początku wybierało tą samą ścieżkę co ja, jeżeli chodzi o te trzy drogi. Ona inaczej jest zaznaczona i wydaje się na bogato jakoś. Psychologicznie tak mnie rozwalili. O, że to takie inne wejście, może tam coś będzie ciekawszego na początek. Ciekawe, jak długo w ogóle to światło będzie. O kurde, co tu jest? O, na dole tam coś, słuchajcie. Napój. Zardzewiały miecz to. Na sprzedaż tylko. Ja tak szybko biegam, a nie widzę, co tu jest. Dobra, na dół. Panie, z kuszy dostaniesz. Nie, a może nie? Jest, idzie. Kurde, to światło mi przeszkadza. O. Dobra. Następny. Wybijemy ich tak. Dobra, ryzyk, fizyk. Ale zapiszę sobie najpierw. Dół. Oj. Gdzie on jest? Gdzie on pobiegł? Nie podoba mi się to. O, tu jest coś. Kurde, zajrzycie mi zaraz za jakiegoś łuku przestraszy. Ten ork. Pobiegł tu jeszcze jeden na pewno. I widzę przez tą kulę. O, tak muszę patrzeć. A, to jest to drugie będzie wyjście, nie? Cześć. O, roślinki. Jak dobrze akurat wybiegłeś tu. Panie kolego.